Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dobrze i estetycznie przyciąć listwę przypodłogową przy drzwiach. Załóżmy, że mamy drzwi. Drzwi balkonowe, drzwi wejściowe, czy też drzwi szafy, która została zrobiona pod zabudowę. Szafa, która wykorzystuje całą płaszczyznę, bo jest zabudowana od jednego końca ściany do drugiego końca ściany. Także niewiele co tam mamy wcisnąć. Po prostu jest wykorzystana cała płaszczyzna. No i teraz przychodzi koniec remontu, koniec naszej budowy. No i na samym końcu zazwyczaj robi się listwy. Tak jak są podłogi położone i wszystko inne. I teraz dochodzimy tą listwą do tych drzwi, no i okazuje się, że te drzwi nie można otworzyć. No i co teraz zrobić? Zostawić dziurę? No raczej nie. No to jest dość kiepski pomysł. Dlatego też można zastosować pewien trik, który spowoduje, że listwę sobie ścieniujemy, odchudzimy, ale nie kosztem wyglądu, kosztem fasonu, będzie to wszystko tak samo dobrze wyglądało, a listwa po prostu nam się wsunie pod drzwi i będziemy mogli je swobodnie otworzyć. Zaraz przejdziemy sobie do części technicznej, pokażę Wam, jak właśnie to zrobić. No i cóż, no i zobaczymy, czy nasze drzwi się będą otwierać. Widzimy, że w tym wypadku, no praktycznie, gdybyśmy położyli listwę standardowo, drzwi nie miałaby szans, możliwości, żeby się otworzyły. Trzeba właśnie tutaj tę listwę troszeczkę ścieniować. Zaznaczamy na listwie, ile trzeba będzie ściąć, żeby listwę odpowiednio ścieniować. Najczęściej z doświadczenia to jest gdzieś około 3-4 cm, tak żeby to zejście było dość łagodne, żeby to rzeczywiście optycznie wyglądało ładnie i estetycznie. I jak już mamy listwę zaznaczoną, to co chcemy odciąć, to teraz czym to przycinamy? Można ręcznie, są odpowiednie piły, nawet dedykowane do typowo tego typu listew twardych polimerów. Ale trzeba mieć taką piłę, no i dobre też korytko uciosowe. Takie małe plastikowe może nie wystarczyć. W szczególności, że trzeba ten kąt taki wybrać niestandardowy. Takie korytka plastikowe najczęściej mają tylko standardowe kąty do 45 i tyle. No to też nie bez kozery stoi tutaj przy mnie piła ukosowa, ponieważ piłą ukosową jest to najłatwiej zrobić, ale też trzeba trochę zachować jakieś normy bezpieczeństwa, ponieważ jak zauważyliście, tam był dość mały kawałeczek. Taki kawałeczek, bym powiedział, 15-centymetrowy. Na takim kawałeczku trzeba bardzo uważać na palce, żeby nie zostać bohaterem memów, jak popularny pan stolarz. Który zamawia 4 piwa dwoma rękami. No cóż, dlatego też radziłbym, jeżeli byśmy to robili na pile ukosowej, zostawić sobie nieco dłuższy kawałek, i tak samo łatwo to będzie ścieniować. Zaznaczyć po prostu na dłuższym kawałku, a nie tak jak ja tam zrobiłem na takim małym, niewielkim kawałku, bo no cóż, no musiałem bardzo uważać, żebym sobie nie przyciąć paznokci. No, takie życie. Ok, zaraz Wam pokażę, jak to dociąć na ukośnicy, bo tak jak powiedziałem, piła ukosowa jest najlepszym rozwiązaniem do tego typu cieniowań. Po docięciu listwa nam się troszeczkę wyostrzyła i zrobiła się trochę taka dzida.
Tak, jeszcze w woli wyjaśnienia, jak właśnie to cieniowałem. Położyłem piłę ukosową, no i po prostu jednym sprawnym ruchem wzdłuż tej linii, którą narysowałem, przeciągnąłem pupilę, tak żeby po prostu ją troszeczkę tą listwę odchudzić. I tutaj jest to dość istotne, żeby to było, jakby nie było, taki szybki, sprawny ruch, ponieważ te listwy są fajne, listwy polistyrenowe, twarde, odporne na uszkodzenia mechaniczne, odporne na wilgoć, ale jest jeden mankament, że jak za długo bawimy się piłą przy obróbce tej listwy, no to ona może się zacząć po prostu topić. Dlatego to musi być jeden sprawny ruch. No i po prostu tylko przeciągnięcie i jest. I teraz tak, co dalej z tym robimy? No bo tego tak nie zamontujemy, to musi się nam troszeczkę schować. Dlatego też pod delikatnym kątem ja zaraz zetnę ten kawałek tutaj ścieniowany, no i on wtedy bardzo ładnie nam się schowa. I teraz pewnie zapytacie, pod jakim kątem to zrobić. No otóż to jest mat troszeczkę taki płynny, ponieważ to zależy od grubości listwy, od długości tego cieniowania itd., itd. Ale ja najczęściej robię to, powiedzmy sobie, ustawiam piłę ukosową na 5-7 stopni, tak mniej więcej. I tak sobie przycinam. Czasami zdarza mi się, że troszeczkę muszę manipulować na kleju, ale te 5-7 stopni to jest taka spokojna, nazwijmy to, wartość, którą jak sobie zaznaczycie na pile ukosowej i zetniecie, no to właśnie ten element się ładnie nam schowa. Zaraz to zrobię i pokażę, jak to wygląda na ścianie. W końcu sobie te listwy zamontujemy, no i zobaczymy, czy drzwi się otwierają. Jak widać, obydwa elementy ze sobą się świetnie zgrywają. Czas to teraz wszystko pozbierać do kupy i przykleić. Oczywiście po przyklejeniu wszystkich elementów listwę należy obrobić akrylem lub klejem, no i oczywiście pomalować już na gotowo. Wtedy możemy powiedzieć, że cała nasza praca jest zakończona. Mamy to, drzwi się otwierają, czyli robota wykonana dobrze. Listwy też naprawdę wyglądają świetnie. Także moi drodzy, mimo tego, że przy tych listwach jest trochę pracy przy montażu, to naprawdę gorąco polecam zakup tego typu produktów, bo te listwy są naprawdę twarde, odporne na uszkodzenia mechaniczne i przede wszystkim całkowicie odporne na wilgoć. Poza tym świetnie te listwy się odnawia, odmalowuje. Jeżeli na przykład po latach znudzi nam się biel tych listew, możemy je pomalować w kolor na przykład ścian. Jeżeli gdzieś tam nam się pouszkadzają, porysują, możemy je podszpachlować i też pomalować i będą wyglądały jak nowe. Naprawdę tego typu listwy są świetnym rozwiązaniem dla każdego domu. I oczywiście też są w mojej ofercie sprzedażowej, także jeżeli interesują Was tego typu produkty, piszcie do mnie, dzwońcie, mogę Wam wysłać katalogi w formie elektronicznej, zrobić fajne wyceny, oczywiście dla Was, wiadomo, mam świetne rabaty. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek troszeczkę bardziej techniczny Wam się podobał. Zaraz jeszcze zerknijcie na ten narożnik i miejsce przy szafie, które było montowane, jak było przed, jak jest po. No i też troszeczkę Wam pokażę więcej, jak te listwy się prezentują na podłodze, bo akurat listwy przypodłogowe z tego typu materiału są świetnym rozwiązaniem. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrybowaniu kanału, o wrzucaniu łapek w górę, jeżeli się odcinek podobał. No i piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze więcej widzieć na temat listew lub na temat, no, tematy różne, bo troszeczkę w tej branży już parę lat siedzę i mogę takich różnych małych trików Wam sprzedać więcej. Na dziś to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.
Zapraszam wszystkie panie do mojego nowego salonu manicure. Już po jednej sesji przestaniecie mieć problem z paznokciami na zawsze.